Witam wszystkich, z tej strony Trupiciel. KSW już trochę walk ogłosiło na kolejną galę z numerkiem 60, więc będę starał się omówić każde zestawienie i też każdemu pojedynkowi poświęcę filmik. Więc dzisiaj skupimy się na walce Izu Ugonoha z Tomasem Narmo. Nie jest to pojedynek, który jakoś super fanów tutaj porwał. Też myślę, że poprzedni rywal był mocniejszy, przynajmniej na papierze miał tych walk więcej, też dostał więcej rozpoznawalności, bo przecież początkowo miał być rywalem Pudziana, więc na pewno jak na debiut to był bardzo ciekawy rywal. Też musimy być świadomi tego, że Izu do KSW wchodzi jako topowy pięściarz, doświadczony kickbokser, więc jest w zupełnie innej sytuacji niż był Pudzian, gdzie dopiero ta przygoda ze sportami walki dopiero się zaczynała. W przypadku Izu czy wcześniej Rujala, no myślę, że można wymagać od nich więcej, bo jednak walka nie jest im obca, mierzyli się z dużo bardziej uznanymi nazwiskami i do nadrobienia mają ten parter, ale biorąc pod uwagę tę stujeczkę, którą ciut trzeba zmodyfikować, no to są lata świetne przed rywalami i myślę, że już tą króciutką pierwszą walką Izu pokazał, że stać go na więcej. No ja bym zobaczył Izu Ugonoha na przykład z James Silvą. Jest to zawodnik, który też skupia się przede wszystkim na walce w stójce, unika tego parteru, też jest to zawodnik, który popełnia masę błędów w swoich pojedynkach, potrafi nie wykorzystać wielu szans na skończenie rywala, co później no gdzieś się mści i te pojedynki przegrywa. O tym samym mówi jego rekord, który nie jest idealny i na pewno razem daliby fajną walkę, przede wszystkim stójkową, ale też na tle takiego zawodnika można byłoby pokazać, jak bardzo Izu rozwinął się parterowo. Ale też przede wszystkim Silva jest bardzo rozpoznawalną postacią w Polsce. Ten jego pojedynek z Izu byłby bardzo elektryzujący dla masy kibiców, natomiast też może KSW nie chce wrzucać Ugonoha na taką głęboką wodę, tak jak to było z Pudzianem czy Janikowskim, choć ostatecznie myślę, że wyszło im to na dobre, bo im trudniejsze walki Pudzian miał, im gorzej w nich wypadał, tym bardziej ta motywacja do treningów rosła. To samo Damian Janikowski ostatnio pokazał, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i wyglądał w tej walce wspaniale i czasami ta jedna porażka da więcej niż 10 wygranych walk. Tylko tutaj mówimy o zawodniku, który tego doświadczenia ma naprawdę bardzo dużo, więc te łatwe walki nie zmienią nic w głowie zawodnika, ani nie przyczynią się do jakiegoś mocnego rozwoju, więc bardziej liczyłyby się takie walki z weteranami, którzy widzieli wiele i właśnie z takiej konfrontacji można byłoby wyciągnąć troszeczkę przemyśleń, jakiegoś doświadczenia, no i poczucia, że idzie się w dobrą stronę. Ale może poznamy bliżej Tomasa Narmo, jest to 26-letni, dwumetrowy były hokeista, który ze względu na kontuzję zrezygnował z hokeja na rzecz walk w MMA. Początkowo toczył pojedynki amatorskie, gdzie wygrywał jak i przegrywał, natomiast w zawodowym MMA stoczył 5 walk, 5 wygrał, no i wszystkie przed czasem. Oczywiście takie strony jak Tapology czy Sherdog albo mu jakieś walki nie dopisali, albo pojawił się inny błąd, natomiast 5 razy wszedł do klatki i 5 razy wygrał, a czy to jedno zwycięstwo zostało mu wycofane, no tego już nie jestem w stanie powiedzieć. Jego rywale też nie byli za bardzo wymagający, Tomas nie podnosił sobie tej poprzeczki i myślę, że to będzie się odznaczało w tej walce z Izu. Też Norwek sam poprosił o tą walkę, pewnie też z tego powodu, że Izu dopiero zaczyna, tak jak większość jego poprzednich rywali, tylko że Izu jest dużo groźniejszy z tą jedną walką niż ktoś inny, kto ma tych walk dużo więcej. Więc albo Narmo nie wie, z kim walczy i w co się pakuje, albo wie i liczy, że pokona fajne nazwisko, a gdzieś nie bardzo zwraca uwagę na wcześniejsze dokonania swojego rywala, no i te umiejętności, które też za tym pójdą. Prawdopodobnie, no jest to moje takie przeczucie, że to właśnie Tomas Narmo miał zastąpić Bombardiera, kiedy wypadł z walki z Pudzianem, no niestety po kilku godzinach się rozmyślił, a też zarówno Tomas, jak i Sergin Ousmandia pokonali tego samego rywala, więc coś ich łączy, mogła też połączyć ta konfrontacja z Pudzianem, no niestety obaj się wykruszyli. Więc jeśli faktycznie Narmo dostał propozycję walki z Pudzianem i się na nią nie zdecydował, to przespał pojedynek życia, bo gdyby wygrał z Mariuszem, no to stałby się ogromną gwiazdą, a nie randomowym gościem z Norwegii, a myślę, że miałby ogromną szansę zaskoczyć, bo miałby więcej do powiedzenia niż Nikola Milanowicz ze względu na większe doświadczenie w MMA, no fakt, że w ogóle trenuje i walczy.
na lepsze warunki fizyczne, no i też fakt, że nie miałby nic do stracenia, więc aż ciężko zrozumieć, że nie chciał się po prostu takiej walki podjąć. Ale chyba Narmo tutaj też usilnie będzie pracował na to, aby te zero z rekordu nie znikło i myślę, że gdzieś ta sytuacja pokazuje, że jest to chłopak, który z jednej strony kalkuluje i jest gotów nie walczyć wcale niż zaryzykować i naprawdę ugrać coś wielkiego, więc na pewno jakiś strach, obawa u niego ma miejsce, ale też no zależy mu na pewno na tym nieskazitelnym rekordzie, więc w tej klatce no też na pewno szybko nie odpuści, tylko co innego bić się z rywalem, który ma więcej przegranych niż wygranych, a co innego bić się z uznanym pięściarzem, który no nie bał się wchodzić do dużo głośniejszych nazwisk, gdzie też miał bardzo wiele do stracenia. Myślę, że Tomas Narmo to nie jest idealny rywal, tak jak mówiłem, myślę, że tutaj Izu jest na tyle mocną postacią, że śmiało można konfrontować go z zawodnikami bardziej doświadczonymi, jak na przykład Jay Silva, który jest takim strikerem w MMA, który potrafi strzelić obrotówkę i w efekcie tego przegrać rundę czy walkę, więc to na pewno byłaby ciekawsza opcja, ale jestem ciekawy po prostu, jak Izu będzie się w tym MMA rozwijać. Ma bardzo wiele atutów po swojej stronie, jak bezcenne doświadczenie wyniesione z boksu i kickboxingu, jest też duży, silny, bardzo inteligentny i pewnie ten parter zapasy szybko ogarnie, a same warunki fizyczne już robią swoje, jedynie gdzieś jest taka obawa, że troszeczkę tej agresji może brakować. Tylko znów to mu pozwala myśleć w walce, co szczególnie w MMA jest bardzo potrzebne, żeby nie popełnić błędu czy nie przegapić okazji. Trochę czasu od tego debiutu już minęło, Izu na pewno rozwinął się jeszcze bardziej, miał też okazję poprawić te błędy, które mogły się pojawić w tej pierwszej walce, tylko właśnie chciałbym, aby kolejny pojedynek mógł potrwać troszeczkę dłużej, bo chciałbym zobaczyć, jak Izu popracuje w poszczególnych płaszczyznach. Ostatnia walka no niestety nie pokazała za wiele i obawiam się, że ten kolejny rywal no może być na podobnym poziomie, bo to, że będzie przygotowany fizycznie, no to jedna sprawa, ale gdzieś psychicznie może nie podołać i nie wytrzymać tej presji związanej z debiutem do KSW, no i tej presji związanej z konfrontacją z takim zawodnikiem jak Izu, który ma przemyślany każdy krok, który nie popełnia głupich błędów, właśnie... Też dla niego wyjście do walki to jest taka codzienność, gdzie dla Tomasa Narmo no to będzie wywoływać zupełnie inne emocje, bo w czasach, kiedy Narmo zaczynał walczyć w MMA, no to Izu ocierał się o walki z najlepszymi w boksie. I to nie jest tak, że Izu zaczyna od czystej kartki w MMA, tylko wchodzi już z potężnym bagażem doświadczenia. Wiadomo, że ze wszystkich dyscyplin pięściarz w MMA ma chyba najciężej, ale jeśli nie jest zadufanym w sobie fighterem i nie myśli, że samym boksem wszystkich porobi, tylko będzie rzetelnie pracować, uczyć się parteru i przestawiać tą stójkę pod MMA, to naprawdę może zaskakiwać, a Izu ma za sobą również przygodę z kickboxingiem. Trenuje też bardzo solidnie, nie obija się, trenuje właśnie w WCA, więc na dzień dzisiejszy myślę, że stać go byłoby naprawdę na dużo więcej, ale liczę, że rywal okaże się takim wikingiem z prawdziwego zdarzenia i naprawdę da twardy, mocny bój, który powie nam coś więcej o obu zawodnikach. Jest to ciekawy pojedynek, dający Izu troszeczkę więcej swobody, może tutaj pokazać więcej i zaryzykować bardziej. No ja na pewno nie pogardziłbym ciut mocniejszym rywalem, ale też pamiętajmy, że jest to dopiero druga walka Izu. Ta pierwsza była no taka niepełna, zakończyła się bardzo szybko, więc też nie będę tego zestawienia krytykować. Oby tylko była to walka, która sprawdzi Izu w każdej płaszczyźnie, da mu trochę takiej pewności siebie, no i możliwości pokazania pełni umiejętności, aby zarówno Izu, jak i fani byli z tej walki zadowoleni i tego wam, jak i sobie życzę. Ale myślę, że faworytem jest Izu i stawiam na dosiad w drugiej rundzie i wygraną przez techniczny knockout. A co wy myślicie o tym pojedynku? Czy jest ok? Czy może widzielibyście to ciut inaczej? Komentarze jak zwykle do waszej dyspozycji, a ja zachęcam was do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału Cage of MMA. Pozdrawiam was, Tropiciel, trzymajcie się!